Waldemar to bohater najnowszej edycji Rolnika. Singiel budzi sporo emocji. Nie bez powodu o mężczyźnie mówi się więcej niż o innych uczestnikach. Widzowie, którzy komentują show w sieci, mu nie ufają. Zresztą produkcji też nie do końca. Ostatnio na temat zachowania rolników przed kamerami telewizji polskiej wypowiedziała się Elżbieta, znana z 8. edycji programu. Waldemar bierze udział w 10. edycji programu Rolnik Szuka Żony. Jego zachowanie sprawia, że zamiast fanów zyskuje antyfanów, którzy w sieci nie ukrywają braku sympatii do 41-latka. Rolnik, który szuka miłości przed kamerami telewizji polskiej, podpadł widzom, gdy produkcja programu odkryła, że mężczyzna utrzymuje kontakt z kobietą poznaną przez internet. Tymczasem Waldek powinien skupić się na uczestniczkach show. Każda edycja ma bohatera, na którym zawiesza się uwaga. W tej edycji to jest Waldemar. Jest wspaniałym człowiekiem, choć jak wszyscy wiedzą, mieliśmy trudne momenty. Polecam obejrzenie serii do końca, bo mogą być niespodzianki, zdradził reżyser Rolnika. W rozmowie z Faktem, słowa Konrada Smugi nie przypadły do gustu niektórym internautom udzielającym się na grupach poświęconych programowi na Facebooku. A może to ustawka reżyserska dla większej oglądalności? Plotek zacytował jedną z komentujących osób. Na te słowa odpowiedziała Elżbieta Czabator, którą widzowie poznali w 8. edycji programu TVP. Zapewniam panią, że nie. Bohaterowie występujący w tym programie nie mają żadnego scenariusza. To są prawdziwe emocje, prawdziwe życie, scenariusz pisze się sam, pozdrawiam serdecznie, napisała. I dodała, odnośnie Rolnika, brałam udział w tym programie i wiem, co mówię, żadnej kasy i zero scenariusza.